Cześć, tutaj Wuzej. Dzisiaj mam dla was gameplay z kodem MW3, na którym pojawił się nowy tryb gry, zwany Money in the Dank. Z polskiego tłumaczenia wynika jakieś kasa w denko, czy coś w ten deseń. Mało to dosyć ważne, ale dla mnie najważniejsze jest to, co się w nim pojawia. Fajnie, ponieważ są tutaj przygotowane klasy odgórnie narzucone. Nie można tutaj grać swoimi MP7-kami, swoimi FMG-akim, bo nie można wziąć Ghosta, czyli Recona i Assassina, więc dla mnie tryb bardzo odpowiedni. Wśród tych pięciu klas, jakie są dla nas dostępne, znajduje się M4, MP5, L118A, PKM Pechang i chyba ten Shotgun, który był na Kimbo w kodzie MW2. Chodzi mi oczywiście o M1880 coś tam. Nie, zaraz się pewnie poprawię, bo rąbnąłem się w tym shotgunie. No i wszystkie klasy mają tutaj specjalistę, więc można powiedzieć, że w pewnym stopniu jest to nastawione na moaby bądź różnego tego typu killstreaky. Ale nie. Niestety obecność Juggernauta, który zawsze nosi bombę, nie do końca jest tutaj dobra. Jest to zwykły, w zasadzie zwykła, jak to się zwało, zwykła... Zwykły sabotaż, lol. Jak mi te tryby gry wylatują z głowy ostatnio. Oczywiście jest to zwykły sabotaż, ale różni się tym, że osoba niosąca bombę posiada Juggernauta. Dla mnie lekki bezsens jest to, że ten Juggernaut może wbić moaba. I kończy się to zazwyczaj tak, że osoba, która tego Juggernauta z bombą podnosi, cały czas stoi w jednym miejscu, czeka, aż ludzie do niego przyjdą, jest praktycznie nie do zabicia, jeżeli nie podejdzie kilka osób na raz. I po prostu tego moaba bezproblemowo wbija. Ewentualnie nożuje cały czas, panik knife'uje, ponieważ główną bronią do Jaggera jest tutaj Desert Eagle. Mógłby być to sam nóż i gdyby ten Jagger nie mógł bić moaba, to byłoby piękne. Bo przez to niektórzy zaczynają kampić, przez to ten tryb się trochę pieprzy. No i wszędzie latają flesze, bo w każdej klasie jest flesz. O, to jest model 1887, gdzie ja M tam jakieś widziałem. Oczywiście model. Poza tym, no fajnie się gra na tym trybie. Już byłem bliski nawet wbicia moaba ze snajperki, ale nie chciało mi się tamtego gameplaya nagrywać z kina, bo wiecie, że wszystko co jest nagrane w kinie nie jest takie już piękne. A jako, że nie nagrywałem na żywo, no to ten gameplay mi w jakiś tam sposób przepadł. I jeszcze takie, nie wiem, ogłoszonko, jeżeli widzicie, że gram i chcecie do mnie wbić, to ja naprawdę bardzo zapraszam, chętnie, nie chcę kichnąć. I jest jeden taki drobiazg. Nie cierpię, jeżeli ludzie w moim teamie kampią albo używają killstreaków czy czegokolwiek nie w taki sposób, w jaki być powinno. Patrzę na współtowarzyszy tak samo jak na wrogów, więc jeżeli chcecie wbić do mnie do gry i na przykład na dominacji nie przejmować flag, ja przejmuję flagi nawet jak lecę na moaba, może jak tam jestem na tym 20, to rzeczywiście nie zawsze przejmę, ale jeżeli mam wbitego, w ogóle jak ja nie zobaczyłem tamtego człowieczka, to jest dla mnie patologia. Jeżeli mam wbitego specjalistę i tam idę sobie na jakimś wysokim kistriku, to ja mimo wszystko tą bombę, tą flagę przejmę. Więc jakby na to nie patrzeć, mimo że ja zawsze chcę zdobyć dobry gameplay, ja jestem graczem drużynowym i na dobro, nad wszystko stawiam sobie zwycięstwo teamu. Tak jak tutaj od razu, w zasadzie poszedłem plantować tą bombę i to było chyba pierwszy raz jak przejąłem Jaggera w ogóle. I się zdziwiłem, że tutaj działają killstreaki i już wiedziałem dlaczego tak dużo moabów tutaj leci. W ogóle pierwszy raz zginąłem na meczu rankingowym od moaba, nigdy wcześniej. Nikt nie był w stanie przeciwko mnie zrobić moaba. To znaczy, no nie tyle, że nie był w stanie, co po prostu no na PC-cie tak rzadko padają moaby i to trzeba sobie rozkminić. Uświadom to sobie, moaby są rzadkością, uświadom to sobie. No, ale ja tutaj wziąłem klasę tą z MP5, z Rapidem. Ogólnie klasa nie najgłupsza. Można by nawet pokombinować, żeby takich samych klas poużywać sobie na, jak to się zwie, no, na zwykłych rankingowych grach. I szczęście jest takie, że no, jak już powiedziałem, nikt nie może sobie zrobić swojej klasy, więc nie zabija mnie na tym trybie ani jedna MP7, ani razu nie zakampił się na mnie koleś z Reconem i Assassin. Oczywiście mimo wszystko ludzie kampią, ale no, nie jest to takie perfidne jak na innych rankingowych grach, więc
Poniekąd mnie to cieszy. Bomba nie wybucha za pierwszym razem, musiałem ją podłożyć dwa razy i znając życie, jeżeli ten Jagger wypadł w ręce jakiegoś innego mojego członka drużyny, to on by sobie został i kampił i ja wtedy też bym nie miał nic do zrobienia, bo no nie zabiję kogoś, kto jest w moim teamie. Więc tutaj dla mnie jedynym ratunkiem jest to, że czasami mój team lami i ja jestem w stanie się dobić do tego. I te panic knife'y, Boże, jak ci ludzie latają z tymi nożami, grając tym Jaggerem, to jest naprawdę patologia. Więc tryb na pierwszy rzut oka naprawdę świetny, ale jakby się tak bliżej przyjrzeć, on wcale nie zachęca do pracy zespołowej, bo bardziej, definitywnie, bardziej opłaca się tutaj wziąć Jaggera, zakampić, przez jedną rundę wbić Moaba, nie podłożyć bomby w pierwszej rundzie, czekać na drugą, w której jest jedno życie tylko i zrzucić Moaba w tej drugiej rundzie i zabić cały team i automatycznie wygrać. Tak jest o wiele łatwiej wygrać i to jest no błąd twórców. Cholera, czy w tym kodzie w MW3 coś zrobią chociaż raz porządnie? Ja się obawiam, że nie, ale mimo wszystko, już to powtarzam pod nie pierwszym gameplayem, składam moje nadzieje wszelkie w kodzie Black Opsie 2 i w Medal Warfighterze, bo wiem, że Warfighter to nie będzie coś jak w BF-ie, że będziemy mieć nie wiadomo ile pojazdów. To będzie też infanterka jak w Call of Duty z połączeniem silnika Frostbite'a 2, który jest świetnie, moim zdaniem, zoptymalizowany. No i ma być lańsko, ma być ostrelańsko, oczywiście 25 w dzień premiery Warfightera zobaczycie już u mnie gameplaye i zastanawiam się, czy wrzucać singla. Tutaj potrzebuję waszej rady, a raczej waszej opinii. Czy chcecie widzieć single playera z Warfightera w moim wykonaniu? Jeżeli tak, będę bardzo wdzięczny, jeżeli to napiszecie. Ja w tym momencie dziękuję wam za oglądanie tego oto gameplaya. Jeżeli jesteście zainteresowani, wbijcie na mojego Facebooka, zostawcie lajki pod tym filmem. Dawno nie prosiłem o lajki i coś się w ogóle schrzaniło z YouTube'em, bo strasznie mało wyświetleń leci i to jest sprawdzone info. To nie mój kanał nikogo nie przyciąga, tylko po prostu wszystkim strasznie spadły wyświetlenia. Dobra, tyle na dzień dzisiejszy. Dzięki za oglądanie.